Mamy dane następujące równanie kwadratowe z parametrem m. Musimy wyznaczyć zbiór wszystkich wartości parametru m, dla których to równanie ma dokładnie dwa różne rozwiązania mniejsze od czterech. Żeby równanie kwadratowe miało dokładnie dwa różne rozwiązania, to musi spełniać taki warunek, że delta dla takiego równania kwadratowego jest większa od zera. Czyli możemy napisać, że pierwszy warunek, jaki musi spełniać nasze równanie, jest taki, że delta jest większa od zera, a tak będzie wtedy i tylko wtedy, gdy liczymy deltę b podniesione do kwadratu, czyli w naszym przypadku 2m plus 1 kwadrat minus 4 razy a, czyli razy 1 razy c, czyli razy całe to wyrażenie, minus 3m kwadrat minus 1, druga m plus 1. Czwarta, kiedy to wyrażenie będzie większe od zera no to liczymy upraszczamy wyrażenie po lewej stronie wzorem skróconego mnożenia mamy 4m kwadrat plus 4m plus 1 minus 4 razy minus 3 to będzie plus 12m kwadrat dalej minus 4 razy minus 1/2m to będzie plus 2m i minus 4 razy 1/4 to minus 1 kiedy to jest większe od zera? 4m kwadrat plus 12m kwadrat to jest 16m kwadrat. 4m plus 2m to jest 6m plus 1 minus 1 odejmuje się. Czyli otrzymujemy coś takiego. Możemy zamienić na postać iloczynową. Wyciągamy wspólny czynnik 2m przed nawias. W nawiasie zostaje 8m plus 3. To ma być większe od zera. Wyznaczamy miejsca zerowe takiej funkcji kwadratowej, oczywiście m1, 0 lub m2 równe minus 3, 8. Taka liczba zeruje ten nawias. Możemy narysować wykres tej funkcji kwadratowej na osi m. Zaznaczamy miejsca zerowe, czyli minus 3, 8 oraz 0. Współczynnik przed m kwadrat jest dodatni, czyli ramiona są skierowane do góry. No i patrzymy, gdzie parabola jest większa od zera. Ma to miejsce tutaj i tutaj, w tych, no za tych przedziałów argumentów m, funkcja przyjmuje wartości dodatnie, czyli możemy zaznaczyć, że w tym przedziale oraz w tym przedziale mamy deltę większą od zera. Czyli już wyznaczyliśmy pierwszy warunek. Z niego wynika, że m na pewno musi należeć do przedziału od minus nieskończoności do, tej, do tego argumentu, do tej wartości, do minus 3 ósmych lub od 0 do plus nieskończoności. Także pierwszy warunek już mamy. Teraz musimy się zastanowić, jaki warunek musi spełniać nasze równanie kwadratowe, aby oba te rozwiązania były mniejsze od 4. W tym celu musimy sobie wyobrazić wykres takiej funkcji kwadratowej. Może nawet napiszmy nasz warunek drugi. I tutaj załóżmy, że rozważamy funkcję, nazwijmy sobie ją literką, literką f. Funkcja f od x będzie dana takim wzorem. Przepiszę to, żeby było wszystko czytelnie. I teraz zastanówmy się, jak powinna wyglądać ta nasza funkcja f od x, aby oba jej miejsca zerowe, czyli rozwiązania tego równania kwadratowego, były mniejsze od 4. Spróbujmy sobie narysować taki rysunek poglądowy. Narysujmy układ współrzędnych, zaznaczmy argument x równe 4. No i jak tu narysować parabolę będącą wykresem tej funkcji f od x, aby oba miejsca zerowe były mniejsze od 4. No, oczywiście musi ona wyglądać jakoś tak. Wiemy, że ramiona są skierowane do góry, bo przed x kwadrat stoi 1, czyli ramiona mamy w górę, i oba miejsca zerowe, żeby były mniejsze od 4, to funkcja musi wyglądać w taki sposób, czyli wtedy na pewno dla argumentu x równego 4 funkcja f. Przyjmie wartość, jaką tu będziemy mieli f od 4. I co o tym f od 4 możemy powiedzieć? Na pewno funkcja dla argumentu x równego 4 musi przyjąć wartość dodatnią. Wtedy oba miejsca zerowe będą po tej samej stronie czwórki, czyli albo oba będą tutaj, ale może być jeszcze taki przypadek, którego nie chcemy. Mianowicie zaznaczmy sobie czwórkę tutaj. I oba miejsca zerowe, jeżeli by trafiły po prawej stronie czwórki, czyli nasza parabola by wyglądała w jakiś taki sposób, to tutaj również wartość, jaką funkcja osiągnie w czwórce, będzie większa od, zero, od zera. Widzimy, że f od 4 tutaj mamy po dodatniej stronie y. W ten sposób eliminujemy tylko taki przypadek, w którym czwórka trafiłaby pomiędzy oba miejsca zerowe. Jeżeli tu mamy czwórkę, a miejsca zerowe byłyby, po obu stronach czwórki, no to oczywiście tutaj mielibyśmy wtedy wartość ujemną. Tu możemy napisać, że F od 4 oczywiście jest mniejsze od 0. No i taki, taki przypadek, że oba miejsca zerowe są po obu stronach, eliminujemy właśnie takim założeniem, ale jeszcze musimy się pozbyć tego przypadku. To również jest zła sytuacja, że dwa miejsca zerowe, czyli dwa rozwiązania wtedy byłyby większe od czterech. Żeby się pozbyć tej sytuacji, to musimy założyć, że nasz wierzchołek jest nie po prawej stronie od czwórki, tylko po lewej, tak jak to zrobiliśmy w tym miejscu. Wierzchołek, czyli inaczej, xowa wierzchołka, musi być mniejsza od czterech. Wtedy oba miejsca zerowe będą leżały po jednej stronie. Względem czwórki w tym przypadku po lewej, jeżeli F od 4 będzie większe od 0, no i ta xowa wierzchołka mniejsza od 4 zapewni nam, że oba leżą po lewej stronie czwórki, a nie po prawej stronie czwórki, tak jak to miało miejsce w tym miejscu. Czyli oprócz takiego warunku, że funkcja dla czwórki musi przyjąć wartość większą od zera, aby oba miejsca zerowe leżały po jednej stronie, to dodatkowo musimy jeszcze napisać, że xowa wierzchołka musi być mniejsza od 4 aby oba miejsca zerowe leżały po lewej stronie czwórki na lewo od czwórki były mniejsze od argumentu x równego 4 no i teraz musimy te dwa warunki jeszcze rozwiązać pierwszy załatwiliśmy no pod hasłem dwójki możemy zrobić te dwa przypadki czyli napiszmy że f od 4 jest większe od 0 wtedy i tylko wtedy gdy Podstawiamy pod x a 4, 4 do kwadratu 16 plus 2m plus 1 razy 4 minus, no i dalej przypisujemy bez zmian 3m kwadrat minus 1 druga m plus 1 czwarta, no i to ma być większe od 0. Rozwiązujemy taką nierówność kwadratową i otrzymujemy ostatecznie, że M musi należeć do przedziału obustronnie otwartego od 5 minus pierwiastek ze 133 dzielone na 4 do 5 plus pierwiastek ze 133 dzielone na 4. To wynika z tego naszego drugiego warunku. No i teraz może jeszcze wyróżnijmy ten trzeci przypadek, ten w zasadzie trzeci warunek, który musi spełniać nasz parametr m, że współrzędna wierzchoł xowa wierzchołka musi być mniejsza od 4 stosujemy wzór na współrzędną xową wierzchołka minus b na 2a czyli minus 2m minus 1 podzielić na 2a 2 razy 1 to 2 to ma być mniejsze od 4 czyli wychodzi, że minus 2m musi być mniejsze od 4 razy 2 to 8 plus 1 czyli 9, czyli m musi być większe od 9 podzielić na minus 2, czyli minus 9 drugich, czyli tu jest jeden warunek, tu jest drugi warunek, który musi spełniać nasz parametr m i tu jest trzeci warunek. No i teraz musimy wziąć część wspólną tych wszystkich trzech przypadków. Możemy sobie zaznaczyć na osi M -ów wszystkie te krańce przedziałów, Najmniejsza liczba to będzie minus 9 drugich, minus 9 drugich. Większa liczba to będzie 5 minus pierwiastek ze 133, bo to jest tak jakby 5 minus 11 z hakiem, to będzie minus 6 około. Podzielić na 4, czyli liczba mniejsza od minus 1. Minus 3 ósme jest większa, czyli zaznaczamy tę liczbę. 5 minus pierwiastek ze 133 dzielone na 4, potem ta liczba minus 3 ósme, potem mamy jeszcze ważne 0 i jeszcze tą liczbę 5 plus pierwiastek ze 133 dzielone na 4. No i teraz pozaznaczajmy wszystkie przedziały, może najpierw ten przedział od minus nieskończoności do minus 3 ósmych. Czyli tutaj wszędzie mamy otwarte kółeczka i tak samo od 0 do plus nieskończoności, czyli ten przedział. To jest pierwszy warunek, teraz drugi warunek, czyli ten przedział od do dotąd. No i jeszcze trzeci przypadek M większe od minus 9 drugich, czyli to i wszystko na prawo, wszystko to co większe. No, i teraz musimy znaleźć część wspólną wszystkich trzech przedziałów. Tam, gdzie trzy przedziały się pokrywają, widzimy, że ma to miejsce w tym miejscu oraz w tym miejscu. Czyli możemy ostatecznie zapisać rozwiązanie do naszego zadania, że x należy do przedziału tego od 5 minus pierwiastek ze 133 dzielone na 4. Do minus 3 ósmych plus jeszcze ten przedział, czyli od zera do tego ułamka 5 plus pierwiastek ze 133 dzielone na 4. No i suma takich dwóch przedziałów jest odpowiedzią w tym zadaniu.